Witajcie, witajcie w kolejnym odcinku serii Q&A, czyli Wy zadajecie mi pytania, a ja Wam je odpowiadam. Jest to cykl cotygodniowy, czyli sobota, niedziela, wjeżdża taki odcinek około godziny 20. Lecimy z tematem. Pierwsze pytanie, tutaj robię sobie takie, zobaczcie, print screeny, żeby mi nic nie uleciało. Są to realne pytania od Was, realnych widzów. Peter X44, jak zostać takim konsultantem Avida? Dobrze, wiecie co, odpowiem Wam na to pytanie, ale też troszeczkę to pytanie rozwinę o takie tematy, takich trochę Wam dam tipów. Poruszam się trochę w tym światku karpiowym, więc troszeczkę Wam dam tipów. Jak współpracować z takimi firmami, czego nie robić, jak się, w co się nie pchać i tego typu rzeczy. Po pierwsze, jak zostać konsultantem firmy Avid? No tutaj jest temat troszeczkę problemowy, ponieważ jakby... W zespole takim jak Avid, czy... Słyszycie te kury? Po prostu podkład dźwiękowy sztos. Ale wracając do sprawy. W takim zespole jak Avid, w takiej firmie jak Avid, czy na przykład... dobra, o innych firmach tutaj jakby nie będę się wypowiadał. O firmie Avid. Nie mamy media koordynatora, nie mamy osoby, która jakby łączy się z Anglikami i podpowiada, słuchajcie, mamy nowych ludzi i takie tam rzeczy. I na przykład mnie, mówiąc kolokwialnie, zwerbowano do Avida, po prostu Anglicy napisali do mnie na Instagramie, czy jestem zainteresowany, no że tak, że co, jak i tak dalej, potem oczywiście wymiana maili, raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, no i wreszcie kontrakt, każdy zadowolony i tak 3 lata współpracuję, 4. rok za chwilę będzie leciał. I tak właśnie, tak się zaczęła moja przygoda z byciem konsultantem w firmie Avid, bo generalnie w samym Avidzie i z tego co wiem w Foxie też tak jest, że jest tak, jest wąska grupka konsultantów i reszta to są tak zwani wędkarze sponsorowani. Między nami różnimy się po prostu, robimy podobną robotę, ale generalnie różnimy się budżetami i tak dalej, to są szczegóły kontraktowe, o których tu oczywiście nie będę mówił, bo to są jakby tajemnice. To są tajemnice kontraktu, jakie kto ma i za ile i co, jak i tak dalej. I to jest jakby oczywiste, więc jakby zostanie konsultantem, w ogóle współpraca z Avidem będzie bardzo, bardzo ciężka, bo musielibyście pisać do Anglików, a nawet nie wiecie tak naprawdę do kogo pisać, tak? Więc tu bym jakby nie polecał, chociaż no, możecie próbować jak najbardziej, ale na przykład takie firmy Fox czy Nesh, z tego co wiem, mają media koordynatora w Polsce i do nich możecie pisać, odzywać się i próbować szczęścia, żeby dostać się do takiego zespołu. I teraz uwaga. Nawet kogut zapiął pięknie. Zauważyłem pewien trend na social mediach. Czy to będzie Facebook, czy to będzie, nie wiem, Instagram, TikTok i tak dalej. Bardzo duży jest taki trend na zasadzie. Łowię sobie rok, łowię sobie dwa i zauważam, że jeżeli nie hashtaguję sobie albo nie oznaczam jakiejś firmy, to jestem słabym karpiarzem i mam potrzebę bycia w zespole jakiejś firmy. Jeżeli nie jestem, to jestem do niczego. Słuchajcie, to jest kompletna bzdura. To jest kompletna bzdura. Ja Wam powiem tak. Wiadomo, warto wysyłać swoje CV, tak zwane, do firm, pytać się o współpracę, no bo słuchajcie, ja nie mam nic przeciwko współpracy samej. Sam współpracuję z taką firmą Avid i powiem Wam, że no kurczę, robię to, co kocham, tak? I ktoś mi za to jakieś tam granty daje, sprzęt do testowania i tak dalej, więc no kurczę, no same plusy, tak? No, nie ma o czym mówić. Ale pamiętajcie jedną rzecz, jeżeli firma karpiowa, wędkarska sama nie odezwie się do Was, znakiem tego Wasz content no, nie wyróżnia się na tle innych wędkarzy, tak? Więc co możecie dostać od takiej firmy? No tak, właśnie, te przysłowiowe tak zwane popki, za które i tak będziecie musieli zapłacić. Nikt Wam nic za darmo nie da. Dadzą Wam 20-30% upustu i tego oczekujecie? Oczekujecie tego, że zostaniecie przybici, przywiązani do jakiejś firmy, za którą będziecie musieli i tak płacić, a będziecie robili tak naprawdę darmową reklamę. Ja nie chcę już się rozwodzić,
kto ile, jakie firmy ile mają, oddając sprzęt do sklepów i tak dalej, i tak dalej. Generalnie po prostu, zanim takie coś zrobicie i napiszecie do jakiejkolwiek firmy maila, a wiecie sami, bądźcie sami samokrytyczni wobec siebie, czy content, który robicie, jest naprawdę ciekawy, czy robicie fajne zdjęcia, fajne rolki, fajne macie zasięgi, że ktoś będzie chciał z wami współpracować. Bo uwierzcie mi, że jeżeli macie takie, to ktoś się do was odezwie. Zawsze się ktoś do was odezwie. A jeżeli nie macie, to będziecie po prostu skakać z kwiatka na kwiatek, bo raz w tej firmie jesteście, potem w tamtej, śmantej, owantej, będziecie wielkie robić żale, wielkie pożegnania na Facebooku, kogo, tak szczerze, nikogo to nie wzrusza. Stale, że walę prosto z mostu, ale ci, co poznali mnie na live, to wiedzą, że nie walę, nie będę owijał w bawełnę. Po prostu bekę mają z was. Wysyłacie swoje zdjęcia, jestem tam, nie wiem, załóżmy tak zwany Czesiu, Janusz, złapałem dwa karpie, 12 kilo i chcę z wami współpracować. Bekę z was mają. Uwierzcie mi, naprawdę bekę z was mają. Więc zanim takie coś zrobicie, zastanówcie się dwa razy, czy chcecie, żeby wasza twarz była gdzieś tam wyśmiewana, albo po prostu nikt nawet wam nie odpisze na waszego maila, albo powiedzą, no dobra, chodź, będziesz z nami współpracował. Nic, żeś jeszcze nie zrobił, ale wiesz, słuchaj, tu jest taki pakiet, tu są takie ciuchy, to tak, za to musisz zapłacić tyle, za to tyle, za to tyle. Naprawdę, serio, chcecie takie coś? No ja bym naprawdę nie chciał. I ja łowię karpie ponad 25 lat i pierwsza moja współpraca zaczęła się 3 lata temu. Bo najpierw trzeba coś zbudować, jakiś content, jakąś fajną rzecz, a potem dopiero uważam myśleć o jakichś fajnych, ciekawych współpracach. Także to mój taki mały tip. Możecie pisać CV, ale mówię, zbudujcie najpierw content, zróbcie coś fajnego i uważajcie, co wam proponują, za co i czy warto. Bo naprawdę, tak jak powiedziałem, efekt będzie taki, że będziecie za chwilę czuli się, lekko mówiąc, dymani, co spowoduje wasze frustracje, odejścia od firm, pójścia do kolejnych firm, i do kolejnych firm, i do kolejnych firm. A na koniec, jak coś fajnego osiągniecie, to powiedzą, a to ten, co nie umiał zagrzać miejsca w żadnej firmie, jest skakał z kwiatka na kwiatek. A jak policzycie sobie tak zwane zyski i straty, to wyjdzie na to, że macie same straty. Dobra, to tyle w tej kwestii. Jedziemy dalej. Kolejne pytanie. Okej. Pytanie spod Q&A, czyli z YouTube. Julian Janowski, 6200. Pozdrawiam Cię, Julianie. Jak tam mówiłeś, na jakie kule łowisz, to na przykład, jak łowisz na Oriental od Lemke Bites, to nęcisz też tymi samymi kulami, czy do nęcenia inne używasz? No to jest pytanie, które często dostaję na live'ach i na priv, ale chyba najczęściej na live'ach. I powiem tak, moje kule dzielą się, to kurde zabrzmiało, moje kule dzielą się jakby na, wiadomo, jak wszystkie, mamy zanętówki, przynętówki. I to, co wam często mówię, nie ma kulek, game changerów, nie ma co skakać z firmy na firmę, jednego sezonu łapię z tej firmy, z drugiego z tej i tak dalej, i tak dalej. Ja od jakiegoś czasu trzymam się trzech kul zanętowych. Główną taką kulą u mnie zawsze, to jest takie must have, to jest Aller 90. To są kule zrobione w 90% z granulatu Best Aller Aqua Fishing, bez którego nie wyobrażam sobie w ogóle wędkowania, wyjazdu na ryby. I do tego drugie, dwie kule, które używam, to są kule Superkill i Chiquita z firmy Dreambites. Więcej mi nic nie potrzeba. Te kule zanętowe zapewniają mi wszystko. Tak? I teraz, jeżeli chodzi o kule przynętowe, to mam jedną wielką torbę i kulki mam z mnóstwo firm. Z Nesha, Sticky Bitesa, z Mindlina, z Dream Bitesa bardzo dużo towaru, Tandem Bitesa, chyba wymieniałem czy nie, ale dobra, jak nie, to wymieniam. Generalnie nie mam takiej, wiecie, jakby nie jestem jakoś tak mocno przyklejony do jakichś dziwnych tematów. Po prostu najzwyczajniej w świecie mam ochotę, patrzę w sklepie, o, jak byłem w Anglii u córki, patrzę, są fajne takie jaskrawe, takie bitnie jaskrawe kulki ze Sticky Bitesa. Tyk, tyk, już jest u mnie w pudełku. Dziękuję, do widzenia. Czy to jest 625 pudełko przynętówek?
Tak. Jest to 688 pudełko przynętówek. Dlaczego? Dlatego, że ja właśnie, jeżeli chodzi o przynętówki, używam przeróżnych. Kompletnie nie przywiązuję się do tego typu rzeczy, bo uważam to kompletną bzdurę. I nie ma żadnych, nigdy nie zauważyłem żadnych powiązań, że jeżeli nęcę kulkami LR90, to muszę łapać na LR90. Nie. Nie mówię, że nie łowię. Pewnie, że łowię. Mam takie. Biorę prosto z wiadra, zalewam ich bosterem Bosta 90, zalewam takie sobie kule. One sobie tam leżą i taką kulę po prostu tylko biorę, górę lekko ścinam, dokładam czapeczkę, robię tak zwane, jak ja no to mówię, oczko mysia, rysia, pysia, bo nie jest to ani grzybek, ani nie jest to bałwanek. W ogóle na bałwanki nie łowię, tylko to może w jakimś innym odcinku, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, takie pytanie mi zadacie, dlaczego nie łowię na bałwanki, więc Wam odpowiem. I robię takie oczko, po prostu tą część, którą ścięłem kulki, dodaję taką samą, podobną część z popka. I tu lubię używać różnych, żółtych, jaskrawych, fioletowych, różowych i tak dalej, i tak dalej. Taka kulka daje mi dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, na czystej wodzie, w miarę czystej wodzie i w ciągu dnia wyróżnia się na tle, na dywanie zanęt, zanęty, a karp, jak każda ryba, jest bardzo, bardzo ciekawska, co widziałem to na kamerach, gdzie karp pełną premedytacją wali w moją przynętę. Jak nie wierzycie moim filmom, to obejrzyjcie sobie koniecznie ostatni odcinek firmy Korda Underwater. Wyrwie Was z kapci. Naprawdę film, który uważam, że powinien znaleźć się jakby inaczej. Film, który powinien obejrzeć każdy świadomy karpiarz. Bo naprawdę bardzo daje dużo do myślenia. Oni to zrobili jednym filmem, ja to dochodziłem przez kilka lat ostatnich, które oglądałem filmy na podwodne na swoich kamerach, widziałem, co ryby robią, jak reagują i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę, naprawdę to, co oni doszli do wniosków, ja to samo widzę u siebie. Naprawdę totalnie to samo widzę. I to też taki fajny, o kurwa, wow, Daniel zauważył to samo. Ale dobra, wracając do tych przynęt, to taka kulka daje mi jeszcze jedną rzecz, że jest lekko zbalansowana. Nie jest to łowter, z który się unosi, który kiedyś myślałem, że jest bardzo fajną przynętą, ale jednak wolę loftersy przyklejone do dna. One, na przykład dumbbell stoi, ale niech się za wysoko nie unosi jak popek. Nie mówię, że to nie działa. Działa, ale tak jak zauważyłem, że leszcze w takiego dumbbellsa walą i ten dumbbell się tak układa. Tak po prostu, jak wiecie, stoi sobie i leszcz go próbuje złapać, on się tak nagina. Tak podobny temat się dzieje z karpiem. Nie mówię, że zawsze, żeby była jasność, żeby nie było, że stan tutaj coś opowiada. Po prostu widziałem takie rzeczy, więc wolę go, takiego dumbbellsa, przykleić jako słupek po prostu do slip diriga, do dna, nie? To jest to, no i mówię, jest ta kula po prostu zbalansowana, przyklejona do dna, ale lekko zbalansowana, dzięki czemu karp podchodzi, uderza sobie w takie coś, zasysa i po prostu łatwiej się, wsysa mu w gębę, haczyk się łatwiej odwraca i następuje o. Także konkluzja jest taka, że nie, kompletnie nie zwracam uwagi na to, jakie po prostu kulki przynętowe dobieram sobie do sytuacji, jaką chcę, do tak zwanej prezentacji dnia. Bardziej to mnie interesuje. Czy jest tam piach, czy jest tam muł, czy są tam liście, czy jest woda brudna, jasna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wtedy do tego dobieram sobie przynęty, które mam i mówię, nie jestem przyklejony do żadnej firmy kulkowej, nie ma takiej opcji. Używam przeróżnych kul. Fakt faktem, że najczęściej używam kul z Dreambitesa, jeżeli chodzi o przynętowe, z kule Kaler 90, ale też mam, mówię, Tandema, Nesha, Sticky Bitesa, sporo różnych firm i jakby Fantasy Bitesa mam, także tutaj jakby, mówię, nie przyklejam się do tego, choćby właśnie z tego względu, że każda firma ma jakieś takie fajne swoje, kurcze, fajne tematy i lubię z nich po prostu korzystać. Ok, lecimy z tematem. Kolejne pytanie. Rafał Piecuch. Konkretny film. Dzięki, Rafale. Jaką polecasz rakietę do nęcenia? Pozdro. Tutaj, kurczę, dla mnie po tych wszystkich latach, gdzie nęcę, dla mnie najlepszą rakietą jest Dotspot Nesha. Obecnie Nesha, kiedyś to była firma Dotspot i uważam, że to jest najlepsza rakieta na rynku pod każdym względem. Szybkość ładowania, to, że się za każdym razem otwiera, celność,
i odległość. Drugą pod tym względem jest nowe Wolfy, aczkolwiek jeszcze do końca z nimi mocno nie porzucałem, ale widzę, że firma Wolf poprawiła te, bo wcześniej te Spidery, Wolfy miały ten fuck up. Ja wiem, że tu zaraz się wyleje pierdylion komentarzy, hejtów, stan, co ty gadasz, te rakiety są zajebiste i tak dalej, i tak dalej. Tak, poprawili je, te Wolfy, poprawili te rakiety, bo był z nimi problem. Robiliśmy testy z Hubertem u niego na Leśniewie. No sorry, jeżeli łowiłem pod klips, tak, rzucam sobie pod klips, leci rakieta i jest uderzenie w klips, tak, to rakieta wtedy nie spada tak, tylko po prostu tak opada najczęściej. I tak te rakiety nam się nie chciały otwierać i to bardzo często i to nie jest hejt, szukanie dziury w czymś, po prostu tak się działo. Darek mówi do mnie tak, Stachu, rozmawiałem z właścicielami firmy Wolf, poprawili to, były te problemy z jakimś tam rodzajem rakiety, masz, wysłał mi za free jedną rakietę, mówi sprawdź i daj znać. No i sprawdziłem, byłem na Leśniewie, znowu na tej samej wodzie, tylko kilka lat później i te rakiety już się, naprawdę, ta rakieta Wolfa już się ładnie otwierała i tutaj jakby mogę przykleić swoją naklejkę karpiowy stan umysłu, tak, jest ok. Aczkolwiek dalej dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o rakiety, jest Dotspot Nesha i każdy, kto ze mną łowił, jeździł na karpie, przeszedł na te rakiety, mówi stan. Dzięki za tipa. No i jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Te rakiety się nie rozpierdzielają. Przez ten cały okres jedyne rakiety, jakie mi nie zadziałały Nesha, to te, które, uwaga, urwałem. To już nie działały. I raz mi naprawdę, raz tylko rakieta miała jakiś fuck up, że przestała się zapinać. A tak nigdy czegoś takiego nie miałem. W porównaniu na przykład do Spomba, który nie wytrzymywał sezonu, rozwalał się. Jaki by nie był Spomb, to po prostu się rozwalał, bo no ta mechanizm, ta sprężyna, to po prostu fizyka, tak? Ileś razy otwierana, uderzana, musi się rozwalić. Koniec, kropka. Dlatego ja gorąco polecam Dotspot Nesha i tego, tą rakietę Wolfa. No tu jeszcze jedno pytanie, to będzie takie dosyć szerokie, ciekawe. Zadał je ryby.stawek.pl. No to pytanie z TikToka. Tym razem. Mam pytanie do kolejnego Q&A. Jak wytypować dobrą miejscówkę na karpie? O kurde. To jest właśnie takie pytanie, temat rzeka. Ciężko, powiem Wam tak. Każdy z nas, każdy z Was, jeżeli ma już duży bagaż doświadczenia karpiowego, to wie, że często i gęsto miejscówkę szukamy tak zwanym nosem. Po prostu. Czujemy to. Czujemy, że kurczę, to tutaj będą te ryby, nie? I dlatego dla karpiarzy, którzy wchodzą w ten świat, no, chcą jakby gotowych odpowiedzi, jakichś takich, wiecie, często takie dostaję pytania, Stachu, łowię na stawie 8 hektarów, głębokość 2-3 metry, gdzie szukać ryb? Skąd ja mogę wiedzieć? Ja muszę nad tą wodą być, właśnie poczuć tą wodę, poczuć ją nosem, popatrzeć, zobaczyć, gdzie jest brzeg południowy, wschodni, zachodni, czy to jest lato, jesień, zima. Tych po prostu aspektów jest bardzo dużo. Zastanawiam się taką swoją głową, która bardzo często też się myli, gdzie te ryby mogą być. Tak? Ale jest kilka takich typowych miejscówek, gdzie uważam, że ten karp warto od niego zacząć. Po pierwsze, pierwsza podstawowa sprawa, mówimy, ja nie będę tu się wypowiadał w ogóle o zbiornikach zaporowych, bo o nich nie mam zielonego pojęcia, zawsze o tym mówiłem. W tej kwestii polecam Darka Lesznara, kolegę Mizerę, nie wiem, tam Witek Smolarczyk, no jest sporo tych chłopów tam ze Śląska, gdzie naprawdę mają bardzo, bardzo duże pojęcie o zaporówkach, o nich ja tu nie będę mówił. Mówimy tu o takich wodach typowych, 5, 8, 10, 20, 30 hektarów, bo na takich wodach się wychowałem i na takich wodach najlepiej się czuję, po prostu na jeziorach. I teraz tak, pierwsza podstawowa sprawa to jest tak zwany litoral, czyli to jest strefa brzegowa, tak? Dlaczego? Dlatego, że tam jest najwięcej życia, tam jest całe życie. Tam są ślimaki, tam są ochotki, tam są robaki, tam są małże, raki, tak? Całe spektrum jedzenia, za którym będzie szedł karp. Jeżeli będzie tam szedł karp, to idzie wędkarz, który sypie jedzenie, a karp mówi, o,
jest darmowy futer, tak? Więc go jemy. Więc zawsze pamiętajcie o brzegach. Nigdy też nie zapominajcie o brzegach, których wyłowicie. No chyba, że jesteście z grupą swoich kolegów i robicie imprezę nad brzegiem, no to trochę ciężej będzie blisko pod nogami znaleźć te ryby. Ale generalnie tak, obkładajcie brzegi, patrzcie na nie, obserwujcie sobie ten brzeg, jak wygląda. Często są te spady takie, nie? Macie taki spad na tym i on zaczyna się na przykład wyrównywać. Ja uwielbiam łapać na tym wyrównaniu albo lekko na tej górce od wyrównania, tak? Bo to wyrównanie, wiecie, ono nie jest takie, tam nie ma tak. Ono po prostu łagodnie gdzieś schodzi, to jak sonda tak łagodnie smaruje, więc tak to lubię sobie tutaj na tym właśnie rzeczach łowić i tam najwięcej łowię ryb. Druga sprawa, kapelony, ale nie kapelony latem. Kapelony latem i w głębokich jeziorach często i gęsto okazują się pustą miejscówką. Kapelony mówię, lubię, ale na płytszych wodach. Jeżeli to wody są bardzo głębokie, wiecie, mamy takie polodowcówki i tak dalej, troszeczkę odpuszczam te kapelony. Nie do końca mi się one podobają i z wieloma ludźmi rozmawiam i mają bardzo podobne doświadczenia, że no niby to ładnie wygląda, niby ta zatoka jest fajna, no ale tych karpi tam nie ma. A gdzie się okazuje, że są karpie? No właśnie, na 8-10 metrach, 6. Wbrew wszystkiemu, no, ale one tam są. To jest kolejna rzecz. Na głębokich jeziorach nie bójcie się głębokości. I nie mówię tutaj o Miłoszewskim, nie mówię tutaj o Dobroklasztornym, bo tam troszeczkę ta ryba została zrenaturalizowana, że tak powiem. Po prostu ona powinna siedzieć tak naprawdę najbardziej przy brzegach. Tam 6 metr, obławiać właśnie, patrolować ten litoral. Ale ze względu na to, że tam jest dużo karpiarzy, wywożą daleko zestawy, w miść zasady, im dalej, tym większe ryby. Bo naprawdę tak się dzieje. Sam kiedyś miałem takie myślenie. Albo z nudów, bo jest trzecia doba bez ryby. A, dobra, kij, spróbujmy na 14 metrach łapać. I łódka jedzie, tak? I pach, na 14 metrów. I nieraz tam ryba jest. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że naturalnie po prostu nie bójcie się takich głębokich wód. Macie te wody po prostu rynnowe, tak? Czyli polodowcówki. Jeżeli ta rynna gdzieś leci mocno sobie i zaczyna trafiać koło 8-9 metra, nie bójcie się tam łowić. Bardzo często tam są karpie. Bardzo często. Wcale nie na górze, tylko właśnie tam. W ogóle patrzcie też na te półki, nie? Macie, leci sobie ten brzeg i nagle jakaś się półeczka robi, nawet nieduża, półmetrowa, jakieś załamanie. Już tam obławiajcie. Lubią tam karpie przychodzić, zresztą nie tylko, nie? Stawiajcie sobie zestaw i łówcie. Na pewno zwalone drzewa. To są takie kolejne tipy. Tylko na zwalone drzewa weźcie współczynniki Janosika na swój sprzęt, czyli moc kija, plecionki, grube mono, strzałówki z linek kevlarowych. W ogóle jeżeli chodzi o strzałówki, to zapraszam Was, mam film tutaj cały na swoim kanale o strzałówkach i myślę, że dla osób, które nie do końca są z tematem troszeczkę obeznany, warto sobie to obejrzeć i kilka tipów też podkraść. Trzcinowiska i najważniejsza rzecz to obserwacja wody, tak? Lornetka i obserwowanie wody, czy gdzieś widzicie spławy tych ryb i gdzieś tam się pokazują, oczkują, nie? W ten sposób. To są moje takie tipy, takie na rozgrzewkę, jeżeli chodzi o jezioro. Jakieś zatoki, tak? Brzegi południowe, jeżeli mówię o wiosnę, one się szybciej nagrzewają. Płytkie zatoki, wiosna, płytkie zatoki, tego typu tematy, to już jest myślenie. Ja nie mówię, że na 100% tam będą ryby, ale to są takie pierwsze takie rzeczy, które powinniście wziąć pod uwagę, tak? No, za czym ryba pójdzie? No za temperaturą pójdzie, za tlenem pójdzie i za pożywieniem. Są takie trzy najważniejsze sprawy, pomijając oczywiście tarło. No bo jak jest tarło, no to sami wiecie, że jak macie tarło, to tam ani Was jedzenie nie interesuje, film, kina, akcji Was nie interesuje, nic Was nie interesuje, tylko interesuje Was co? Tak, tarło Was interesuje. No ale nie wchodząc w szczegóły naszego tarła, ale tak to wygląda, nie? Więc takie rzeczy bierzcie pod uwagę, bo uważam, one są najważniejsze. Jeszcze zróbmy jedno pytanie. Tych pytań naprawdę mnóstwo zostaje, z czego się bardzo, bardzo cieszę i pamiętajcie, zadawajcie te pytania tutaj nawet pod Q&A-em. Ja sobie robię tak, jak tutaj widzicie, zobaczcie, mam całą plejadę print screenów, wracam sobie do nich. Te, które odpowiedziałem, skasuję, a te, które są, będę odpowiadał na kolejnych Q&A-ach, bo tak jak mówiłem, takie Q&A będą cotygodniowe. Dobra, zróbmy jeszcze jakieś jedno pytanie, jakieś takie szybkie.
Okej, okay, mam pytanie. Pytanie z TikToka od Adasia. A generalnie chłop ma bardzo ciekawy nick. Co się gapisz? Bo mam oczy. Dobra, lecimy z pytaniem. Czy mógłbyś powiedzieć, na jakiej zasadzie działa większość przyponów i ich mechanikę? Dlaczego jedne są związane na kółko, drugie na pętelkę, jedne są z knoklinkiem, drugie na włos? Ha! Generalnie mechanika przyponu ma działać tak, że hak ma się jak najszybciej odwrócić, czyli ostrzem na dół pyska karpia. Jak widzieliście na moich filmach Underwater, bardzo często karp potrafi wypluć taką sznętę. Podchodzi i to jest ułamek sekundy. To jest takie... Nie? I mechanika przyponu musi w tym momencie zadziałać. Jeżeli haczyk, kulka, która jest wciągana, nie odwróci się, ta właśnie mechanika tego przyponu nie zadziała jak trzeba, haczyk się dobrze nie odwróci, no to nie ma zacięcia, no bo ostrze było tu, przykładowo, nie? On wypluwa, ostrze sobie tu spyska, wylatuje z tą meki. Nie ma samo zacięcia. Koniec, kropka. Haczyk się nie ułożył. No i teraz my, karpiarze, kombinujemy. Robimy to, a to włosy dłuższe, a to krótsze, a to robimy blowback rigi, a to slip rigi, no przeróżne robimy przypony. I wszystko teraz jest kwestia jakby, ja mówię, dalej uważam prezentacji przynęty, bo na przykład jeżeli chodzi o popka, dla mnie najlepszą prezentacją przynęty jest Roni Rig. Tam jest kulka pop-up, jest po prostu przyklejona do haka za pomocą czy to wkrętki, czy krętlika z kółkiem, tak? I w momencie, kiedy karp, ten haczyk sobie tak stoi, wiecie, na dnie, w momencie, kiedy karp podpływa i wsysa, to ten haczyk jest już ustawiony w stronę pyska. Jedynym minusem tego przyponu jest to, że często dochodzi, inaczej, częściej dochodzi do spinek niż do innych przyponów, ale ten przypon jest naprawdę bardzo, bardzo piekielnie skuteczny i mechanika jego jest po prostu wręcz oszałamiająca. Drugim rodzajem na przykład przyponów to na przykład kombirigi, które ja sobie robię, na przykład te swoje kombirig by stan, na po prostu łączę je część sztywną z miękką za pomocą krętlika z kółkiem. Więcej możecie zobaczyć na moim kanale Karpiowy Stan Umysłu, na tym, na którym jesteście, we vlogu 16 bodajże albo 17, i tam jest wszystko o tym kombirigu. I ta mechanika po prostu lepiej działa, po prostu ten łatwiej pracuje przypon. Nie? Ale z drugiej strony ta część nie jest cała miękka przy przyponu. Bo jak widziałem na kamerach, mam takie wrażenie, że największym problemem miękkiego przyponu nie jest tylko jego słaba mechanika w porównaniu do sztywniaka, którego karp nie może wypluć, ale to, że bardzo łatwo może być taki przypon poplątany. Wyobraźcie sobie tego typu wielkości przypon, tak? 25-30 cm miękki i tu jest ciężarek. Żeby on fajnie zadziałał, to najlepiej jakby był cały prosty, non-stop sobie tak leżał. Podpływa karp, bierze i następuje za mu zacięcie, tak? Bo ciężarek od razu przechodzi masa. Ale zakładam się, że tak często nie jest. Że po prostu zanim nastąpi to branie, następuje cały cykl pustych brań, gdzie podpływa ryba, bierze to w pyski i wypluwa. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta ryba to wypluła gdzieś, inne ryby to przeniosły. I teraz wyobraźcie sobie, że taki przypon nagle znajduje się 5 cm od ciężarka. To kiedy to samo zacięcie ma nastąpić? Przecież ten karp to weźcie, nie ma przełożenia na masę ciężarka, kompletnie nie ma. A sztywniaki czy kombirigi mają tą przewagę, że co by te ryby z tym przyponem nie robiły, jak nim majtały, to cały czas, jak mój na przykład kombirig ma 22 cm, to część miękka ma 2-3 cm. Ale reszta jest cały czas bezpośrednio połączona z ciężarkiem. I tu uważam bardzo dużą, fajną przewagę sztywniaków, kombirigów nad miękkimi przyponami, których szczerze mówiąc w ogóle nie używam. Chyba że musi być jakieś ekstremalnie miękkie dno, ale na temat łowienia na mule zrobię całkowicie oddzielny Q&A za kolejny tydzień, na który Was zapraszam i to będzie Q&A o łowieniu na mule. Dobra, i teraz na przykład blowback rigi, tak? One mają długie włosy, to są włosy montowane na kółku i tam mogą być różne. I na przykład to kółko pomaga po prostu, polega na tym, że karp w momencie, kiedy wsysa takiego blowback riga i próbuje tą kulkę w jakikolwiek sposób w ułamku sekundy wypluć, to przez te ułamki sekund kulka wypluwana porusza się na kółku. A haczyk dalej przez ten ułamek sekundy, który jest bardzo kluczowy, bardzo ważny, dalej jest w pysku.
No ale jest w pysku, rozumiecie? Gdyby ten włos nie był przywiązany do tego, tylko byłby na przykład do samego końca zawiązany, to w momencie, kiedy kulka wychodzi, to wychodziłaby razem z haczykiem. A tutaj tego nie, to nie następuje. Podobna sprawa jest tak samo z dirigiem. Bardzo podobna sprawa i mechanika działania tego przyponu. I tak samo ze slip dirigiem. Ja generalnie jestem bardziej fanem troszeczkę bardziej przyklejonych przynęt, małych przynęt przede wszystkim i przyklejonych do haka, czyli slip dirig i dirig, ewentualnie blow to trick, ale na krótkim włosie, nie dłuższym jak pół centymetra, czyli pół centymetra od krawędzi kulki do obrysu łuku kolankowego. Ale, teraz uwaga, ale, jeżeli używamy kul dużych, 25, 30, no nie użyjemy włosa, który będzie miał pół centymetra. Dlaczego? No bo wyobraźcie sobie na dnie kulkę, która leży taka kula, tak? A obok haczyk na pół centymetra w włosie. No to on tutaj leży, no prawie stoi, on się prawie o tą kulkę opiera, nie? Rozumiecie? I teraz w momencie, ale to jest jeszcze pół biedy. W momencie, kiedy karp taką kulkę wsysa do pyska, to gdzie ten haczyk ma się zaciąć? Jak on, wiecie, zobaczcie, no jest taka wielka jebitna kulka, a tu jest haczyk na przykład czwórka. I on sobie, on się nawet nie ma jak oprzeć na tym pysku. Ktoś powie, a ja tak złapałem. No dobra, a ile tych ryb nie złapałeś właśnie przez to? Dlatego tu się stosuje dłuższy włos. W momencie, kiedy karp sobie pływa i wsysa taką kulę głęboko, weźcie ją sobie, to ten hak wtedy on leci, wiecie, tu jest kula, włos, na przykład 2-3 cm nawet, a niektórzy nawet używają dłuższego i za nim leci haczyk, który już jest w ten sposób, układa się, tam cała mechanika tego przyponu. Wpada do pysku, opada na wargę, karp się ukuje i następuje samo zacięcie. Mogę jeszcze kilka słów, jeżeli chodzi o slip diriga, to tak jak mówiłem, działa w podobny sposób jak blow to trick czy dirig, czyli ten kulka się po prostu porusza po łuku kolankowym w momencie kiedy jakiegoś wypluwania, ale najbardziej cenię slip diriga za to, ale też za to, że jest fajnie, bo jest przyklejony do kulki w momencie kiedy karp bierze kulkę, bierze ją razem po prostu z haczykiem i łatwiej ta ryba się zacina. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego Q&A. Dzięki wielkie, że byliście. Dzięki wielkie, że wspieracie mój kanał, że jesteście na live'ach, że subskrybujecie, że piszecie mnóstwo komentarzy, lajkujecie. Naprawdę wielkie, wielkie, wielkie dzięki, bo bez Was, bez tej całej oprawy, Waszych subskrypcji, komentarzy, mój kanał po prostu by nie istniał i nie miałby sensu. Za co jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i oczywiście gorąca prośba dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują mojego kanału, o pozostawienie suba, lajka i komentarza. Bajam mordeczki i do następnej albo soboty, albo niedzieli z kolejnym Q&A. Cały Q&A będzie o łowieniu na mule.